Radio na Głos. Gramy dla Was. Radio na Głos. Wam już, więc teraz nie gadać głupot, ani czegoś, czego byście żałowały potem. Śmiech mamy nagrany. Mamy to! Już można wykorzystać. Wszystko, co teraz powiesz, zostanie wykorzystane. Dokładnie. Dobra. Odkaszlnijcie sobie, ja sobie też odkaszlnę. Dobra, nagrywamy. Scena 8. Akcja. Dzielona na dwie części, sięgającą do sufitu. Sorry. Nie jest to łatwa scena, jak słychać. Właśnie, widzisz, uzupełniamy. Raz, radio na głos. Akademicka rozgłośnia Jeleniej Góry, godzina 13:40, piękny, zimowy i śnieżny, aczkolwiek dość ciepły poniedziałek. Nie rozkręcaj, aczkolwiek dość ciepły. No chyba 5 stopni było, jak rano wychodziłem, przynajmniej u mnie, więc okay. dość ale ciepły. Ale będzie ciapa. No, już jest ciapa. No już jest ciapa. W sumie. Przed budynkiem normalnie breja jest ciapa, a później to wszystko przymarznie i będzie rano zimno i ślisko. I wejdziesz i wywiniesz orła. Tylko ubierz coś ciepłego. Cięcie. Grywanko jest. To już się kameruje. Kameruje, nagrywuje w ogóle. Dobra, powaga. Nagrywajmy. A, powaga, czekaj. Powaga, nie? Pa. Podataj. Ciągną sanie. Pani prezes. Oj, nie, no. Oj, przepraszam. Jest taka w kabarecie, co ona z księdzem tam niby gra. Oj, przepraszam. Dobra, powaga. Postarajmy się. Już bez rżących koni. Wcześniej opiekowały się mną androidy. One nigdy nie były dla mnie niemiłe. Po raz pierwszy doświadczyłam kierowanej w moją Jeszcze raz. Po jej słowach poczułam chłód. Wcześniej opiekowały się mną Minimum powagi. Się załamie. Dobra. Cii. Jeszcze raz. Ała. Ojejku. Nic się nie stało? Nie. A to już się nagrało. Dobra, trudno. Bardzo fajnie. Scena 20. Scena 20, akcja. Dziękuję. Wow, ile tu książek, super. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za tablet i pomoc. Koniec sceny. Teraz koniec. Aha, bo wczoraj było na odwrót, dobra. Nie działa, działa. No jest, teraz działa. No to Marta, no co? Popsułaś! Co? Prawie wszystko od nowa nagrywam. No i znowu od początku. No tak, ale to był początek fragmentu. Mnie robili. Lekarka pokazała mi sytuację. Zabawna jesteś. I kto by tam był Gertrudą? Ja? Ja bym mogła być. Ja jestem wredna. Mogę być Gertrudą. Kiedy weszłam do jego pokoju, natychmiast zerwał się z krzesła. I stop. Bo nie mamy Ela. Przyłożyłem palce do ekranu.
Natychmiast wyświetlił się hologram. Stop, poczekaj. Dobra, stop. West, ja też... Na spokojnie, trochę swobodniej. Tak trochę za mocno akcentujesz kawę i tak dalej. Tak to, no, trochę swobodniej. Tak, Celina zaczyna śladować. Także tak trochę bardziej dobra, luźniej, na luzie. Dobra, no? Okay. Dobra. Siedziałem na krześle obok Kozetki i piłem kawę, żeby nie zasnąć. Bardzo chce mi się pić. Nie, no nie, to było piękne. Dzisiaj tobie się język kręci. No widzisz, raz tobie, raz mi. A za nie trzeba jeść na gorąco. Wtedy można poczuć całe bogactwo tego niebiańskiego połączenia makaronu, sera, mięsa mielonego i pomidorowego sosu. Pycha. Koniec sceny. Usłyszałam wypowiedziane półgłosem przekleństwo i zaraz potem głośniejszy szept. Hej, hej, słyszysz mnie? To miał być szept. No, ale mi nie pasuje tu szept. Ale ty, bo ty mnie byś przestraszył takim hej, hej w ogóle. Ale właśnie, ja to sobie inaczej wyobrażam niż to jest napisane i to jest problem. Bo ja to lecę tak w sumie, nie czytając nawet tych opisów, tylko tak grając z wyobraźnią, nie? Ale myślisz, że w sztuce po to są didaskalia, nie? Właśnie. Nigdy ich nie lubiłem, zawsze grałem po mojemu. Ale Paweł, wyobraź sobie... Dobra, spróbuję to, czekaj. Ale, bo generalnie to jest takie... Ale chwila, głośniejszy szept tu jest napisane, więc to jest takie... Ale szept! Możesz czekaj. Tak samo energicznie, ale takim... Hej! Dobra, jeszcze raz. Od początku? Okej. Okay. Lecisz. No co jest znowu? No, a już tak było fajnie. No i tyle zostało z tego. No tak, bo się jeszcze nie odezwałam, to było fajnie. A, tam gadasz takie głupoty. Gotowi? Nie. Okej. Okay. A tu już się kameruje. Okej. Okay. Będą mieli dużo do wycinania. No my to będziemy robić. No tak. No już, zaczynaj. Rozpłakała się, przytulając deformowaną buzię do piersi Westa. Chłopak objął ją. Westa. Best. Dobra, jeszcze raz. Westa. Rozpłakała się, przytulając deformowaną buzię do piersi Dobra, jeszcze raz to rozpłakała się, przytulając deformowaną buzię do piersi Westa. Celina! Ja cię proszę! Przepraszam! Naprawdę! Przysięgam, że nie robię tego specjalnie! Ej! Ja tu płaczę! Ja też! Dobra, to od nowa. Nie. No właśnie. Okej. Okay. Nie, ale nie. Już cisza, proszę, cisza. Nagrywasz? Cały czas. Okej. Okay. Rozpłakała się, przytulając zdeformowaną buzię do piersi Westa. Chłopak objął ją ramię. No nie, czemu? Nie, tak ci dobrze szło! Tylko ramionami. Scena 10. Aha, to już. Sorry. Przepraszam. Dobra, już się uspokajam. Mój współlokator... Celina! Miał się nikt nie śmiać! Nie, bo ja sobie tak wyobrażam. Co? Co ty sobie wyobrażasz, że tam stoi w bokserkach? No chyba bez. Wyobrażasz sobie mojego chłopaka. Wiesz co, ja mam... To jeszcze nie jest Jak mi czyta, to ja mam zawsze sceny sobie wyobrażam. Tak no właśnie, wiem, dlatego ja sobie wyobrażam Michała. Dobra. Boże. To co, od nowa? Nie, od tego pada. Ale tam się nic nie dzieje, on jest ubrany w pełni. O co tu? Nie jest w bokserkach. Nie jest! To był żart! Dobra, mogę? Bogowie, prawie, że wszelcy. Oznajmił Android X, tam powinno być chyba. Mhm. Nie.
A nie, że Android X oznajmił... Oznajmił do Doktor 4, ale tego się nie da dobrze opisać. No. Oznajmił. No. A mogę powiedzieć, oznajmił jej po prostu? Ale jej, czyli No Doktor 4, no! Oznajmił on Doktor 4, nie. Powinno być chyba. Nie, nie powinno być. Oznajmił Doktor 4, jej oznajmił. No tak dobrze. Że no. Oznajmił Celinie. Dobra. Ale tutaj jest to powiedziane w takim systemie, że to może być, że to doktor 4 w rodzaju męskim oznajmił komuś. Tylko, że to wiadomo, że to jest kobieta. Dobra, no, no dobra, 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 dobra. Dziewczynka skwapliwie pokichała... Dziewczynka skwapliwie pokiwała głową i wybiegła z pokoju. Co? Co się dzieje? Co? Upaprałem się sosem? Jeszcze raz. No, jeszcze raz. Co jest? Słyszeliście? Hej, ej, co ty, jest? Co jest? Nie wiem, co jest grane? O, już się wczułam w wybuch. Zepsułam. Abi, żyjesz? Coś takiego. Że jak ktoś! Tylko ty. Ale już niedługo. No tak. Gdyby Marta pisała książkę. Marta, chciałabyś może jakiś prequel napisać do tego? Albo jakiś spin-off? Chyba tak. To my zagramy to bardzo chętnie. Zrobię dużo scen wybuchu. No. Jakiś spin-off, jakieś origin story Westa, na przykład. O. Jak to się działo i tam w ogóle, jak się tam znalazł. Nie, ja chcę zobaczyć historię miłosną Westa i Abigail, bo doszliśmy do wniosku, że to relacja... Mam nadzieję, że to w drugim tomie. A jak nie, to spin-offa zrobimy jakiegoś. Nie, bo po prostu ja o tym myślałam dużo i po prostu I musi ci to się zwizualizować. Ich relacja się cały czas rozwija przez cały czas. To by było bez sensu, gdyby tak nie było. No tak, ale wiesz, West opanowany rządzą zemsty, może wiesz. Nie, ja ci już mówiłam, jak to będzie. Ja wiem, że mi mówiłeś. Ja ci już mówiłam, więc się ogarnij. To jeszcze raz spróbujemy tą panikę. Oczywiście. I co, idziemy do domów? Czy do Lidlów? Do Lidlów. Dobra. Słyszeliście? Mamo, co jest? Ej, co się dzieje? Alarm się włączył, co jest grane? Słuchajcie, idźmy na korytarz. Może. Dobra, słuchajcie, wyjdźmy stąd. Słyszeliście to? Aż się prosi, prawda? Co nie? Tak samo miało. I po prostu już wiadomo, musi być to boom. Dobra, boom. Zapisuję to. Koniec sceny. Radio na głos.